Rajd Estonii jest zupełnie innym rajdem od wszystkich innych szutrowych nawet rajdów zaliczanych do Mistrzostw Świata. Jest inny ze względu na potężne prędkości, duże skoki, też na wierzchnię, w ogóle specyfikę dróg. Tutaj jeszcze organizator mocno postarał się, aby nam urozmaicić te drogi i wybudował właśnie sztuczne hopy. Jest sporo zabawy, ale też trzeba być cały czas mocno skoncentrowanym, co także pokazał ubiegły rok. Testy rozpoczęliśmy od tych samych odcinków specjalnych, od których zaczynałem w ubiegłym roku. Specjalnie wybrałem właśnie te, ponieważ one dały nam wtedy bardzo dobre przygotowanie, jeśli chodzi o setup. Mam nadzieję, że również będzie tak w tym roku. Zawsze mam motywację walki. Wtedy, kiedy siadam do samochodu, nie tylko czerpię przyjemność z samej jazdy, ale przede wszystkim z rywalizacji. Mam nadzieję, że to tempo, które uda mi się osiągnąć od samego początku, właśnie będzie satysfakcjonujące. Przede wszystkim dla mnie, bo jeżeli będzie dla mnie satysfakcjonujące, to na pewno będzie też dobre dla kibiców.